Cześć. Czy podjąłeś już decyzję, jaki zawód wybrać? Jeśli nie, to być może właśnie operator obrabiarek skrawających to zawód dla Ciebie. Do zadań operatora obrabiarek skrawających należy przygotowanie stanowiska pracy, przygotowanie obrabiarki, mam na myśli ustawienie parametrów pracy, ustawienie korekcji poszczególnych narzędzi zamontowanych w głowicy, a także dbałość o czystość stanowiska pracy i należyty stan obrabiarki. Przyszły operator obrabiarek skrawających musi także umieć posługiwać się przyrządami pomiarowymi, a także sprawnie czytać rysunek techniczny, żeby wiedzieć, jaki detal i na jakiej obrabiarce wykonać. Operator obrabiarek skrawających, zarówno konwencjonalnych, jak i sterowanych numerycznie, obsługuje i nadzoruje pracę obrabiarek takich jak tokarki, i tu aktualnie widzicie proces toczenia, frezarki, w tym przypadku całe centrum obróbcze, wiertarki, dłutownice, szlifierki. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek numerycznych jest zaznajomiony z przygotowaniem obrabiarek do obróbki. Także jest przygotowany do wykonywania detali zarówno na obrabiarkach numerycznych i konwencjonalnych, takich jak tutaj widzicie, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej. Praca operatora obrabiarek skrawających, jak widzicie, na szczęście nie jest ciężką pracą fizyczną. Po zamontowaniu detalu maszyna, mogę powiedzieć, że wykonuje pracę za Ciebie. Praca w tym zawodzie to także nieustanne samodokształcanie oraz wiele możliwości kształcenia zarówno w kraju, jak i za granicą. Fachowcy potrafiący obsługiwać takie, jak widzicie, centra obróbcze są poszukiwani nie tylko w kraju, za granicą również. Na tym stanowisku, jak widzicie, znajduje się frezarka obiedniowa, która nacina zęby na kołach zębatych. Pracując jako operator obrabiarek skrawających, zwróć szczególną uwagę na BHP, gdyż urodziłeś się bez części zapasowych. Obsługując czy nadzorując pracę takich urządzeń, bardzo ważna jest ochrona oczu. Znajdujemy się na stanowisku, przy którym jest tokarka. Będziemy toczyć swożeń. Dobrze wykształcony, wykwalifikowany operator obrabiarek skrawających bez trudu znajdzie zatrudnienie, gdyż na rynku brakuje fachowców w tej dziedzinie. Operator obrabiarek numerycznych musi być człowiekiem bardzo dokładnym, żeby nie zepsuć wymiaru wykonywanego detalu. Jak widzicie, na tym wałku jest nacięty gwint i na tym stanowisku właśnie za pomocą tokarki nacinamy gwint. Jak miałeś okazję zauważyć, operator obrabiarek skrawających to zawód bardzo nowoczesny. Obsługując tak nowoczesne centra obróbcze, jak tutaj widzisz, masz do czynienia z najnowszymi technologiami, więc jeśli lubisz nowoczesne technologie, to ten zawód, myślę, jest dla Ciebie. A jeśli ten zawód nie spełni Twoich oczekiwań, to wejdź na stronę www.cechjarocin.pl i sprawdź ofertę kształcenia w innych zawodach.